Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Widera. Obecnie realizujemy dla firmy Ronson jedno z największych osiedli, miasto moje, o powierzchni 77 tysięcy metrów kwadratowych i 1500 mieszkań. Głównym zamierzeniem, jakie nam przyświecało, było stworzenie czegoś szczególnego. Takim szczególnym miejscem dla mieszkańców jest ten pasaż. Zależało nam na tym, żeby stworzyć przestrzeń, która będzie tętniła życiem cały rok. Będzie dostępna dla mieszkańców cały rok i będzie im służyła do wypoczynku, rekreacji i integracji. Kupiłem rozwojowe mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 58 m2, a cena całościowa jest bardzo atrakcyjna. Najbardziej cieszą mnie okna od strony zachodniej i duże przestrzenie między budynkami. Myślę, że będzie bardzo wygodnie mi się tu mieszkało. Dobrze znam to miejsce. Często jeżdżę tędy rowerem do pobliskiej Chorzczówki. Okolica jest perspektywiczna i szybko się rozbudowuje. Transport SKM-ką, a w przyszłości dostęp do stacji metra Brudno sprawią, że dojazd do pracy nie będzie problemem. Jestem również przekonany, że powstałe na osiedlu sklepy zaspokoją potrzeby moje, jak i mojej rodziny. Dzień dobry Państwu, mam na imię Artur, jestem inżynierem budowy z firmy Hochtief Polska, generalnego wykonawcy pierwszego, drugiego i trzeciego etapu budowy Miasto Moje. Do tej pory sprzyjały warunki atmosferyczne do prowadzenia prac budowlanych. Prace w dalszym ciągu są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Dzień dobry, mam na imię Marcin, jestem kierownikiem robót elektrycznych w firmie Apin z Wyszkowa. Wykonujemy obecnie instalacje elektryczne oraz teletechniczne na osiedlu mieszkaniowym Miasto Moje 3 przy ulicy Marii Glińskiej w Warszawie. Stan zaawansowania robót na koniec stycznia 2020 roku szacujemy na poziomie 60%.